W ostatnim czasie rozpoczęliśmy pełną parą akcję Zima na osiedlu. Mieliśmy zarówno kilka dni takich ciężkich warunków pogodowych związanych z temperaturą na poziomie 0 stopni i opadami śniegu z deszczem. Są to dla nas warunki najtrudniejsze, bo pod warstwą wody tworzy się warstwa lodu. A teraz na szczęście już mamy śnieg, który jest łatwiejszy w utrzymaniu powierzchni takich nieśliskich. Konserwatorzy aktualnie rozwożą materiały potrzebne gospodarzom do zabezpieczenia chodników i ciągów pieszojezdnych, tak żeby mieszkańcy byli bezpieczni, mogliby się bezpiecznie poruszać, żeby nikt się nie poślizgnął. Jak co roku jest to piach, rozwozimy też sól. Mamy w tym roku taką nowinkę, jest to ekogrysik, taki keramzyt, środek stosowany już w wielu krajach. To są takie czarne grudki, które powodują zmatowienie tej śliskiej powierzchni. Szczególnie dobrze ten środek działa na kostce. Nie niszczy chodników, nie niszczy okolicznej zieleni, nie jest drogi, można go pozamiatać i użyć w następnym sezonie zimowym. Na razie jesteśmy na etapie testów, ale te pierwsze testy wypadły bardzo pomyślnie. Rzeczywiście ułatwia ten środek odladzanie powierzchni z kostki. Ostatnie zimy są dosyć łagodne, chociaż są takie rzuty, tak jak ostatnio wcześniej wspomniałam, dni takie, kiedy temperatura jest na poziomie zera, są to najtrudniejsze warunki, szczególnie jeśli pada śnieg z deszczem, ale śniegu nie mamy dużo. Przecież pamiętamy takie zimy, kiedy trzeba było śnieg wywozić poza teren osiedla, z tych wszystkich dojazdówek, z dojazdów do garaży. Teraz nie mamy takich ciężkich warunków, także też możemy w międzyczasie prowadzić pracę konserwacyjne na budynkach. Wiadomo, że na zewnątrz teraz nie jest to możliwe ze względu na zmarznięcie ziemi, ale staramy się malować pomieszczenia administracyjne, jeszcze nie pomalowane skrzynki elektryczne na poziomie piwnic. Takie drobne prace konserwacyjne można w tym okresie prowadzić.